dobry wieczór Państwu. Chciałbym na wstępie serdecznie podziękować za tak liczną obecność, podziękować za wszystkie ciepłe słowa, które ja tutaj miałem okazję od Państwa usłyszeć i które inni nasi kandydaci, liderzy mogą od Państwa usłyszeć. Chciałbym powiedzieć, że dla nas jest to nieprawdopodobnie motywujące do dalszej wytężonej pracy i parlamentarnej, i politycznej. Kiedy widzimy taką mobilizację wśród Państwa, kiedy słyszymy, że niektórzy przyjechali tutaj z Międzyzdrojów, że niektórzy przyjechali z Bydgoszczy, że niektórzy przyjechali z całego województwa wielkopolskiego, oczywiście z Poznania, kiedy widzimy ludzi w tak różnym wieku i nastolatków, którzy wahają się, czy już są w tym wieku, żeby się w coś zaangażować, i ludzi starszych, którzy wahają się, czy jeszcze się w coś angażować, naprawdę jest to dla nas nieprawdopodobnie motywujące. I żeby nie zostać tylko przy takiej standardowej pochwale, miłych słowach dla publiczności, które się wypowiada przy różnych przemówieniach, to od razu przychodzę do zobowiązania. W imieniu wszystkich nas tutaj siedzących chciałbym zobowiązać Państwa, nie tylko poprosić, ale nawet zobowiązać, żeby Państwo się zaangażowali na miarę swoich sił i możliwości. Minimalna forma zaangażowania to dzisiaj tutaj po zjeździe poznać się osobiście z liderami wielkopolskimi, poznańskimi i powymieniać numerami telefonów. Spójrzmy to, co socjolodzy opisują jako jeden z parametrów mierzących siłę ruchów zmiany politycznej. A ten parametr to jest stopień usieciowania tych ruchów. To, że jest jakieś poruszenie społeczne wokół Konfederacji. To, że Państwo przychodzą z politycznego i socjologicznego punktu jeszcze nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne dla tych, którzy rządzą, zaczyna być wtedy, kiedy my zaczynamy znać się osobiście, kiedy nasza sieć społeczna zaczyna mieć bardzo wiele węzłów, czyli osób, które mają numer telefonu więcej niż do swojej rodziny, najbliższych znajomych. I kiedy my nabieramy do siebie zaufania i rozwijamy dłuższą współpracę, nie na jedną kampanię wyborczą. To jest najbardziej praktyczna recepta, jak możemy zmienić sytuację w Polsce. W tej chwili śledziłem komentarze na bieżąco w internecie. Widzę takie głosy, że wybory Konfederacji to wspaniały eksperyment, to już wielki sukces, to wspaniały przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego. No tak. Tutaj jest kamera telewizji Enchas TV, której redaktorów pozdrawiam. Podróżują z nami. To była kamera TV24, ale już jej nie ma. I tak samo było w Łodzi dzisiaj. Była kamera TV24 na początku i jakby pierwsze nagrali ujęcia, uciekali. Kogo z nami nie ma? Nie ma z nami przede wszystkim kamera TVP. Stacji, którą najchętniej oglądają Polacy. Naszych praw wyborów w ogóle nie ma w mediach publicznych. Część z nas ma pana w TVP. Cześć, zapraszam. Do Polskiego Radia wczoraj czy przedwczoraj byłem zaproszony, zgadnijcie Państwo w jakiej sprawie, żeby dyskutować o uchwale w sprawie Rosji. Wcześniejsze zaproszenie do TVP, żeby dyskutować o stanie wojny. O wszystkim chcą z nami rozmawiać, tylko nie o tym, co rzeczywiście ważne i istotne, czyli nie chcą rozmawiać o prawyborach Konfederacji. Dlaczego? Bo się boją tego poruszenia społecznego, które jest między nami. I widzę też to, bo mam pewne porównanie. Pamiętam jeszcze z dawnych czasów kongresu Ligi Polskich Rodzin. Pamiętam zjazdy Kukiz15, kampanię. Pamiętam pierwszy kongres Nowej Prawicy, na który pan prezes Janusz Korwin-Mikke mnie zaprosił. I chyba jako jedyny narodowiec przyjąłem zaproszenie i występowałem, zakładając wtedy muszkę. Ale mówię to z ukłonem w kierunku różnych młodych kolegów, których tutaj widzę w muszkach też założonych na znak sympatii do poglądów właśnie, które artykułuje pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Proszę Państwa, to jest pewne poruszenie, to jest wyraz naszych nadziei na coś więcej niż skromny sukces wyborczy i przeskoczenie progu. To jest wyraz naszych wspólnych nadziei na to, że zmienimy sytuację w kraju na trwałe, a nie tylko, że zmienimy troszeczkę klimat dyskusji w parlamencie, że się troszkę bardziej będą bać, udawać, że reprezentują te wartości, które są nam bliskie. Ale żeby to się stało, to my musimy się instytucjonalizować. Także gorąco Państwa zachęcam. Nasze prawybory, nasza rywalizacja, jakże emocjonująca, ciekawa, ona się skończy za niecałe 10 dni. Kampania wyborcza skończy się za mniej więcej 4 miesiące prezydencka. Później czeka nas długie 3 lata pracy parlamentarnej, gdzie nasza jedenastka jest na wszelkie sposoby blokowana w Sejmie. Proszę zdawać sobie z tego sprawę. Jesteśmy blokowani medialnie, jesteśmy blokowani, jeżeli chodzi o dostęp do prawdziwych informacji. Na przykład ostatnio cała kwestia
Wschodnia została zetknięta na dwie komisje. Komisję Obrony Narodowej, która została zamknięta po to, żeby tej dyskusji nie pokazać publiczności i Polakom, i Komisję Służb Specjalnych, do której nas w ogóle nie zaproszono. Także miejcie Państwo świadomość. Ważne sprawy są zamiatane pod dywan. Ja dużo podnoszę temat masowej imigracji do Polski. Jedni uważają, że przesadzam, inni uważają, że robię dobrą robotę. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na jeden fakt. Mamy największą imigrację do kraju w naszej powojennej historii i nie odbyła się na ten temat żadna debata w parlamencie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się ze mną zgadzać albo nie zgadzać. Ale podyskutujmy o tym w parlamencie. Dlaczego żadna debata się nie odbyła? I oczywiście... Grzegorza Brauna, gdzie zastępowałem posła Jakuba Kulesza na konwencie seniorów, zgłosiłem wniosek o dyskusję nad uchwałą w sprawie wycofania wojsk polskich z Iraku i nad wprowadzeniem do porządku obrad na ostatnim posiedzeniu Sejmu punktu o konflikcie bliskowschodnim. Z tym samym wnioskiem wystąpiły wszystkie kluby opozycji. Odpowiedź taka, że spytamy pana premiera, kiedy ma czas. Pan premier okazał się być na sali, mimo to oczywiście żadna debata się nie odbyła. 5-minutowe ogólnikowe oświadczenie, koniec tematu. Tak jest z każdą istotną sprawą, dlatego to, co my musimy zrobić, organizować się oddolnie, formować się i próbować działać skutecznie. Jesteśmy na finiszu prawyborów Konfederacji. Zdajemy sobie sprawę, że rywalizacja jest bardzo równa. Bardzo równa. Jeżeli ktoś analizuje te wyniki, widzi w tej chwili, że zdaje się o dwóch elektorów w tej drużynowej klasyfikacji prowadzą koledzy z partii Korwin. W indywidualnej, za to szerokie poparcie prowadzę ja. Nikt z nas nie wie, jak te prawybory się skończą. Dziennikarze do końca nie chcieli wierzyć, że napisaliśmy taki regulamin, który nie wiemy, kto wygra. Ale proszę Państwa, to, co się rysuje już od kilku związków, to, że ta formuła, że jesteśmy wspólnie, że wygłaszamy krótkie, limitowane, czasowo wystąpienie. My mam tutaj stopę przed sobą, widzę już 7 minut 20 sekund, więc wiem, że zostało mi 2,5 minuty. Że nie zamęczamy Państwa swoim gadulstwem, że macie Państwo przegląd liderów. My już wszyscy widzimy, że to się sprawdza. I już między nami rysuje się konsensus, że niezależnie kto wygra, będziemy starali się tak samo prowadzić kampanię wyborczą, żeby pokazać, że Konfederacja jest jednością, żeby pokazać, że Konfederacja jest nową jakością, żeby pokazać to, o czym ja i Artur Dziambor zaproszeni wspólnie przez Polska The Times, gazetę, która zrobiła z nami pozytywny wywiad wspólny, żeby pokazać to właśnie, że tutaj nie ma wygranych i przegranych. My już wszyscy w Konfederacji jesteśmy wygrani. Stworzyliśmy nową wspólną partię. Wszyscy, którzy chcieli, do niej weszli. I każdy z nas ma coś ciekawego do powiedzenia i każdy z nas zdaje sobie sprawę, że my i merytorycznie, i ideowo w dużej mierze się uzupełniamy. Ja to próbowałem tłumaczyć między innymi w wywiadzie, odpowiadając na pytania na zjeździe w Gdańsku, że te same postulaty na przykład ograniczonego rządu, które artykułują koledzy określający się właśnie jako konserwatywni liberałowie, jako wolnościowcy, niektórzy jako libertariani, niektórzy jako klasyczni liberałowie, szereg podobnych postulatów my jako narodowcy możemy wywodzić spokojnie z katolickiej nauki społecznej, po pierwsze, gdzie jedną z czterech głównych zasad jest zasada pomocniczości, o której z niewiadomych dla mnie powodów się w tej chwili w Kościele nie wspomina. Może dlatego, że oparta jest na niej podobno Unia Europejska i permanentnie tą zasadę łamie. I druga sprawa, no oczywiście my jako narodowcy chcemy, żeby naród był silny. A jak naród ma być silny, kiedy całe społeczeństwo staje się przybudówką do państwowej demokracji? Dlaczego Ruch Narodowy był silny przed wojną, także w Wielkopolsce, która była bastionem Ruchu Narodowego? No proszę Państwa, dlatego, że Ruch Narodowy miał wiele społecznych ról do odegrania. Organizacje samopomocy społecznej, organizacje edukacji, organizacje walki o, na polu gospodarczym i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili większość tych rzeczy obsługują za nas zinstytucjonalizowane, biurokratyczne organizacje. Więc jak ta ruch ma być silny? Jak dobre postawy nam się w tej sytuacji wykształcać? I to jest absolutnie zgodne z duchem narodowym, z duchem endeckim. Jestem zdania i zawsze byłem, że nasza myśl w większym stopniu się dopełnia, niż się wyklucza. Jak ktoś podchodzi dogmatycznie, znajdzie takie punkty, gdzie się będziemy wzajemnie różnić, można je wyostrzyć do maksimum, pokłócić się i rozejść. Ale podchodząc zdrowo, rozsądkowo, możemy razem zdziałać naprawdę bardzo, bardzo wiele i o wszystkich sprawach, które nas różnią, bardzo konstruktywnie dyskutować, a ta dyskusja i
i to widzieliśmy od samego początku, jak się spotkaliśmy ze Sławkiem Mecenem, z Konradem Berkowiczem, Michałem Wawrem, ponad rok temu we Wrocławiu na debacie, a ta dyskusja dla naszych sympatyków jest interesująca, pasjonująca i buduje wokół nas dodatkowe zainteresowanie, także ludzie dostrzegają naszą aktywność.